Dzień dobry. Wstreszenie dzisiejszej lekcji. Przesunę się może gdzieś tutaj o miejsce. Wstreszenie dzisiejszej lekcji, którą można by nazwać druga zasada dynamiki i odkrycia naukowe. Ponieważ przejdziemy tak naprawdę, nie zauważyliśmy tego, niektórym się strasznie spieszyło, żeby pójść na obiad. Przejdziemy taką ścieżkę, która ilustruje właściwie jak do tych odkryć naukowych. Dochodzi i dochodziło. No więc przypomnijmy, że w XVII-XVIII wieku uczeni byli jakby bardzo zaciekawieni, bardzo zainteresowani odkrywaniem zasad, które rządzą światem, który był wokół nich. Te ustanowienia tych zasad przypisywali Bogu, więc chcieli jakby w ten sposób Jego zamysły Odgadnąć. No i Newton w szczególności był pod wielkim wpływem astronomii, badania układu słonecznego, badania ruchu planet. Wiedziano już, że ten ruch planet nie jest przypadkowy, no choćby dlatego, że każda planeta po pełnym obiegu wokół Słońca odtwarza kolejny obieg wokół Słońca, kolejny po tej samej w zasadzie orbicie. Więc coś musi kazać jej tam być. I oni bardzo chcieli zrozumieć, dlaczego tak jest. Zaczęło się od Galileusza, od zasady bezwładności, od odkrycia, że wbrew temu, co sądził Arystoteles, ruch jednostajny, to znaczy wzdłuż linii prostej ze stałą szybkością, nie wymaga przyczyny. No i wydaje się, że ta pierwsza zasada jest taka ogólna i w zasadzie nic ciekawego nie wnosi. Druga zasada jest znacznie, można byłoby sobie wyobrażać głębsza, dlatego że to prowadzi do wzoru, który pozwala wyznaczyć ruch, jeżeli znamy jego przyczynę. A pierwsza zasada w zasadzie tylko, no właśnie, ale mówiliśmy, że już wcale nie, pierwsza zasada mówi o tym, że istnieją układy inercjalne. No i na dodatek jeszcze, jeżeli się tym układom inercjalnym i własnościom dość głęboko przyjrzeć, to. Można dojść do wniosku, że pewne ich własności powinny być uniwersalne, i stąd dość krótka ścieżka prowadzi do ogólnej teorii względności Alberta Einsteina, ale dość już tych dygresji. To, co chcę powiedzieć, to to, że no, no cóż, no, próbujemy zgadnąć Boży Zamysł. No więc, jeżeli ruch nie wymaga przyczyny. Ale wiemy, że planety na przykład nie poruszają się ruchem jednostajnym, coś powoduje, że ich ruch się zmienia, tak? Ich prędkość się zmienia krążą po orbicie, kierunek tej prędkości się zmienia krążą po orbicie kołowej. No to może, jeśli ruch nie wymaga przyczyny, to może zmiana ruchu wymaga przyczyny. To jest dość naturalne przejście, zauważcie. No i Newton stwierdził, że zmiana ruchu wymaga owszem przyczyny, ale jest Coś, co powoduje, że. Tu jest błąd. Coś, co powoduje, że ciała nie chcą zmienić swojego ruchu. To jest bezwładność. No i tę przyczynę utożsamił z siłą, a bezwładność z masą. Rozmawialiśmy o tym. I nawet robiliśmy doświadczenia, że to tak rzeczywiście jest. Im większa masa, tym trudniej zmienić jej ruch. No jeżeli to samo chcemy zapisać elegancko za pomocą symboli algebraicznych, no to zmiana ruchu to będzie stosunek siły do, do masy. No rzeczywiście w takim ułamku, im większy licznik, tym większy ułamek, a im większy mianownik, tym ułamek mniejszy. W związku z tym, e, rzeczywiście, im większa masa, tym trudniej zmienić ruch. No i teraz jest pytanie: co to może być ta zmiana ruchu? No i tu przychodzi, przychodzą nam z pomocą różne obserwacje, ale też chciałem wykorzystać ten moment do takiej dygresji, jak w ogóle dzieją się odkrycia naukowe w fizyce. Bo fizyka nie jest nauką dedukcyjną, nie można z jakichś pierwszych zasad wszystkiego wywnioskować. To raczej wygląda w ten sposób, że obserwujemy przyrodę, wykonujemy pewne doświadczenia. I jeżeli czegoś nie rozumiemy, nie rozumiemy mechanizmów działania, nie rozumiemy dlaczego tak jest, jak to obserwujemy, to powstaje wyzwanie, jak znaleźć ten klucz do zrozumienia? No i w przypadku Newtona to było tak, że on chyba rzeczywiście był siłaczem, który w pewnym sensie znalazł ten klucz sam we współczesnej nauce. To bardzo często jest w pewnym sensie praca zespołowa, choć niesłychanie w bardzo konkurencyjnym środowisku. Mianowicie no, ludzie przychodzą z różnymi pomysłami, publikują w czasopismach różne pomysły, Dyskutują ze sobą, no i często się zdarza, że z tych dyskusji tak wydestyluje się rzeczywiście prawidłowy opis. Natomiast, no, też parę razy się zdarzyło. Weźmy na przykład Newtona czy Alberta Einsteina, że tak naprawdę, no, jeden geniusz znalazł klucz, sam zbudował sobie klucz, który otwierał następne drzwi. Chociaż pewnie jeden i drugi w przypadku Einsteina z całą pewnością. Byli to matematycy, twórcy geometrii różniczkowej. W przypadku Newtona nie wiem, musiałbym zajrzeć. Też pewnie opierał się na jakichś obserwacjach czy, czy myślach jemu współczesnych. No ale w każdym razie, więc, więc tak naprawdę prawidłową formę tego równania, zmiana ruchu równa się przyczyna przez bezwładność, trzeba dopiero zgadnąć. No i próbowaliśmy to zrobić. Wzorując się, czy inspirując się tym doświadczeniem z rurką, przez którą dmuchaliśmy, i im dłuższa była rurka, innymi słowy, im dłużej ten pocisk przebywał w rurce, im dłużej działała na niego siła spowodowana tym, że ja dmuchałem w tę rurkę w tę rurkę, tym szybciej wylatywał z tej rurki. No i inne dobre skojarzenie było takie, że mamy sytuację. Samolotu startującego, który, żeby się mocno rozpędzić, musi się rozpędzać przez pewien czas. Siedzimy w samolocie, czujemy tą siłę, którą on, silniki pchają go do przodu, ale nie może wystartować od razu, bo, żeby osiągnąć prędkość startową, musi rozpędzić się przez pewien czas na całym długim pasie startowym. No więc stąd koncepcja, że ten, ta zmiana szybkości żeby osiągnąć dużą szybkość od szybkości początkowej równej zero, no to siła musi działać przez pewien czas. No i jest pytanie, co jest tutaj tym, co stoi pomiędzy. No, nie trudno sobie wyobrazić, że niezłym wyborem jest właśnie ten stosunek siły do masy, dlatego że no im mocniejsze silniki samolotu, tym w tym samym czasie on szybciej Y, 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 osiągnie większą szybkość, a im większa masa samolotu, tym trudniej będzie tym silnikom go rozpędzić, więc w tym samym czasie osiągnie szybkość mniejszą. No i mamy tutaj pierwsze sformułowanie y, y, drugiej zasady dynamiki, że zmiana szybkości czy też nie będę o tym dalej do tego wracał ale to jest oczywiście równanie wektorowe, bo i prędkość V, i, i siła F to są wektory zmiana szybkości to jest ale rozpatrujemy tutaj ruch plus to liniowy ruch po prostej to w pewnym sensie można zapomnieć o tych komplikacjach zmiana szybkości to jest stosunek masy do siły do masy razy czas w jakim siła działa na to ciało zmiana szybkości danego ciała to jest stosunek siły do masy razy czas w jakim siła działa na to ciało i teraz to jest ba bardzo dobre sformułowanie drugiej zasady dynamiki, ale możemy też spróbować przekształcić się do takiej formy, która przypomina e, do takiej definicji, utworzyć tutaj taką wielkość, która przypomina szybkość. Przypomnijmy, że szybkość to jest zmiana przyrost drogi do przyrostu czasu. Więc możemy stworzyć tutaj coś, co jest przyrostem stosunkiem przyrostu prędkości, szybkości do przyrostu czasu. Takie coś nazywa się przyspieszeniem. i no, ponieważ w liczniku mamy zmianę szybkości, to ma te same jednostki co szybkość, metr na sekundę, a w mianowniku czas, czyli sekunda, no to to będzie w jednostkach metr na sekundę do kwadratu. Taką wielkość nazywamy przyspieszeniem, no i łatwo ją tutaj stworzyć. Trzeba podzielić obie strony tego równania przez delta t, no i dostaniemy wtedy taki związek, że to przyspieszenie A, delta V przez delta t, to jest stosunek siły do. Do masy. No i to jest rzeczywiście rzeczywiście w tej formie najczęściej używana druga zasada dynamiki, czy wyrażana, ale to pierwsze równanie też jest jak najbardziej prawidłowe. No jeżeli sobie teraz przyjrzeć się, jak to wygląda, no to jeżeli nazwiemy tę zmianę szybkości, tempo zmian szybkości, czyli stosunek zmiany szybkości do zmiany czasu. Wielkość stworzona przez analogię do szybkości, która jest stosunkiem e, tempem zmian e, drogi w czasie, tak? Zmiana drogi do zmiany czasu. Jeśli nazwiemy sobie to przyspieszeniem, oznaczamy literką A, no to pojawi się nam druga zasada dynamiki w pełnej krasie. A równa się f przez m, albo f równa się m razy a. No to tą drugą formę można uzyskać mnożąc sobie strony tego równania przez masę. Wtedy Masa wywędruje tutaj na lewą stronę i będziemy mieli f równa się m razy a, czyli siła równa się masa razy przyspieszenie. No i to jest, i to jest, i to jest. Tak wygląda druga zasada dynamiki. Przypominam, że wysnuliśmy tę hipotezę, postawiliśmy tę hipotezę. Analizując obserwacje dotyczące, czy to startu samolotu, czy to, czy to y y zasięgu pocisku tego kołka, który wylatywał z rurki, przez którą dmuchałem, i potem przycinaliśmy tą rurkę, żeby była coraz mniejsza, i rzeczywiście im krótsza była rurka, im krócej kołek był w rurce, tym bliżej lądował. No dobrze, no to teraz spróbujmy, mając taką hipotezę, spróbujmy wysnuć jakieś wnioski. I, na podstaw i, 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 I zweryfikować te wnioski doświadczalnie. Tak, właśnie jak się dzieje w nauce. Tak? znaczy mamy pewne obserwacje, próbujemy te obserwacje opisać matematycznie, prowadzi to do jakiejś yy, teorii matematycznej, prowadzi to do jakiegoś matematycznego prawa, i teraz z tych praw wynikają jakieś nowe konsekwencje, i te nowe konsekwencje testujemy doświadczalnie. Jeżeli te testy wypadną pomyślnie, jeśli rzeczywiście przyroda zachowuje się tak, jak wynikałoby z tego prawa, które żeśmy zaproponowali w nowych eksperymentach. Bo teraz mamy opis świata, mamy w tym wypadku opis ruchu, więc możemy przyjrzeć się czemuś, co wykracza poza tą obserwację startu samolotu czy, 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 czy zasięgu pocisku wystrzeliwanego z rurki. No, to jeżeli to się potwierdzi, no to mamy bardzo mocny argument, że, że to prawo fizyki, które odkryliśmy, jest prawdziwe. No, i teraz, żeby się zastanowić, co można zrobić, to spróbujmy zrobić sobie takie porównanie ruchu jednostajnego i ruchu jednostajnie przyspieszonego. No, bo ruch jednostajny to była taka najprostsza sytuacja, w której szybkość była stała. Tak? Szybkość była stała, i jeszcze ruch się odbywał po prostej. Więc można było zapomnieć o wektorach. Szybkość zmiana drogi, tempo zmian drogi, temp, przyrost drogi do przyrostu czasu była stała. po angielsku to jest konstant. I sami żeśmy sobie się przekonali zmierzyliśmy to nawet, że wykresem takiej zależności jest linia prosta. Jeśli tutaj mamy czas, a tutaj mamy drogę, to wykresem Takiej zależności, która wynika z tego wzoru, no bo jeś, że jeśli prędkość jest, szybkość jest stała, to droga jest proporcjonalna do czasu i tym współczynnikiem proporcjonalności jest szybkość. Wykresem tego jest linia prosta. No to teraz wyobraźmy sobie, że szukamy prostego przykładu do zbadania ruchu z przyspieszeniem, takiego, w którym. Szybkość już nie jest stała. No to poprzednio badaliśmy ruch jednostajny, kiedy szybkość była stała, teraz szybkość nie jest stała, ale może przyspieszenie może być stałe, tak? Ruch jednostajnie przyspieszony ze stałym przyspieszeniem po prostej. No, przyspieszenie i teraz popatrzcie, co się dzieje. Mam wzór na szybkość, i teraz pytanie, co mam zrobić z tym wzorem, żeby przekształcić go. We wzór na przyspieszenie. No tak, po pierwsze, we wzorze na przyspieszenie nie występuje nigdzie droga, czyli tą drogę muszę stąd gdzieś sobie zabrać, tak? Po drugie, we wzorze na przyspieszenie, tam gdzie była zmiana drogi, to teraz będzie zmiana szybkości, tak? A nie mogę tego zrobić, bo no dobrze, to też muszę to sobie zabrać i wpisać tu po prostu. Na czerwono, za sprytny chciałem być. Wpisać tu po prostu na czerwono, że tu jest zmiana szybkości. A, w dodatku jeszcze muszę zmienić rozmiar czcionki, bo jest za duży. Trzy albo dwa, zobaczmy. Dobrze. Delta V przez delta T, czyli zamieniam, wyrzucam S i w to miejsce wpisuję V, a po tej stronie piszę, że to się równa przyspieszeniu. No, zaraz to wszystko ładnie uporządkujemy. O, tak wygląda zmiana. No to popatrzcie, jeżeli teraz zastanowimy się, co się stało, to zamiast drogi. Zamiast drogi tutaj mamy, mamy szybkość tutaj. Tu droga zależała liniowo od czasu, bo szybkość była stała. Tu szybkość będzie zależała liniowo od czasu, ponieważ przyspieszenie jest stałe, tak? Czyli szybkość równa się V A razy T. No i tak jak wykresem tego wzoru była linia prosta, tak wykresem tego y, wzoru będzie. To jest tak, ten kolorek, chyba tak. Nie, chyba nie. No nie wiem, który kolorek. Ten chyba. Dobrze. Tak, wykresem tego wzoru też będzie linia prosta. Tylko tak jak zrobiłem się grubsza kreska, już nie chcę tego zmieniać. Tak jak tutaj chodziło o zależność drogi od czasu, tak teraz tutaj zależy, chodzi o zależność szybkości od czasu. Popatrzcie, wzór ma tę samą postać. To jest cały sens algebry w tym jest, prawda? Że e, e, wzory, które mają ten sam wygląd, przekształcają się w podobny sposób i prowadzą do podobnych wniosków. Trzeba tylko, jeżeli są opisane przez e, 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 zmienne, trzeba tylko nadać zmiennym nowy sens. Drugi sens, tutaj. Po lewej stronie była droga, tu po lewej stronie jest szybkość. Po prawej stronie było tempo zmian drogi, które było stałe. Tutaj jest, czyli szybkość stała. Tutaj jest tempo zmian szybkości, czyli przyspieszenie, które jest stałe. No i czas jest tą samą wielkością po lewej i po prawej stronie. No dobrze, no to spróbujmy zbadać, czy to jest słuszne. Mamy wniosek. Jeżeli ruch odbywa się ze stałym przyspieszeniem, to zależność drogi, yy, szybkości od czasu, zależność szybkości od czasu jest liniowa. Nie wiemy, jaka jest zależność drogi od czasu. O tym będziemy się jeszcze zastanawiać. Nad tym się jeszcze będziemy zastanawiać. No dobrze, a co to jest ruch ze stałym przyspieszeniem? No przypomnijmy sobie, że przyspieszenie to jest stosunek siły do masy. To znaczy, jeżeli przyspieszenie ma być stałe, to siła ma być stała, no masa jest zawsze stała. A co to jest ruch ze stałą, pod wpływem stałej siły? Możemy gdzieś ten ruch zobaczyć? No, proszę bardzo, ruch pod wpływem stałej siły to jest spadek swobodny, pod wpływem siły grawitacji, tak? Jak weźmiemy piłeczkę i spuścimy ją z jakiejś wysokości, no to oczywiście siła grawitacji zależy od odległości od środka Ziemi, to prawda. Ale w pobliżu Ziemi można uznać, że jest stała, dlatego że ta zależność, skala tej zależności to jest promień Ziemi. Olbrzymia odległość w porównaniu z tymi dwoma metrami, na którą ja jestem w stanie podnieść piłeczkę. Tak? Więc w bardzo dobrym przybliżeniu, w znakomitym przybliżeniu, siłę grawitacji w, w pobliżu powierzchni Ziemi działającą na piłeczkę można uznać za stałą. No więc chcemy w takim razie zbadać tą naszą hipotezę, że ruch pod wpływem stałej siły. Czyli to się nazywa pod wpływem, wróć, zapętliłem się, ruch pod wpływem siły grawitacji, która jest stała. Taki ruch nazywa się spadkiem swobodnym. Na przykład piłki. No dobrze, no i stąd ten tracker, tak? Stąd ten tracker i całe to doświadczenie, które żeśmy wykonywali. Ja tutaj to sobie zmierzyłem jeszcze raz. No i po pierwsze, po pierwsze, to co warto zobaczyć, to to, że, to to, że, yy... momencik, to to, że, muszę to zamknąć, bo chcę pokazać najpierw, najpierw zależność drogi, tak, od czasu. Idzie trochę wolno, bo... Komputer jest obciążony nagrywaniem. Już, zaraz się pokażę. Zależność drogi od czasu, jak widzicie, to jest taka krzywa brzuszkowata, tak? W żadnym wypadku nie przypomina tej linii prostej, która była zależnością drogi od czasu w przypadku ruchu jednostajnego. No dobrze, no a teraz przyjrzyjmy się, jak się zmieniła szybkość. Powiedzieliśmy sobie, że Mamy wynikającą z drugiej zasady dynamiki Newtona hipotezę, że szybkość pod działaniem stałej siły zmienia się liniowo, zależy liniowo od czasu, jak linia w przybliżeniu, jak linia prosta. Znaczy, dokładnie jak linia prosta. No dobrze, to czekamy, aż to się teraz załaduje. Proszę bardzo. To jest wynik naszych pomiarów. No i bardzo dobrze widać, że to przypomina linię prostą. Nie jest dokładnie linią prostą ten. Ostatni punkt, który tutaj jest taki sam jak przedostatni, to wynika z, ze sposobu, w jaki ten program liczy szybkość, bo on nie mierzy szybkości, my mierzymy tylko położenie. On mierzy, wyznacza tę szybkość z pomiarów położenia. No ale widać bardzo dobrze liniowy wzrost, w przybliżeniu liniowy wzrost. No i rzeczywiście, jak sobie każemy dopasować linię prostą do tych wszystkich punktów poza ostatnim, No to okazuje się, że to jest zupełnie dobra linia prosta. No i w dodatku jej współczynnik, to już będziemy o tym mówić na następnej lekcji. Ten współczynnik bardzo bliski jest temu, ile powinien wynosić, jeżeli to jest ruch pod wpływem siły powszechnego ciążenia. Podsumowując, zweryfikowaliśmy hipotezę wynikającą z drugiej zasady dynamiki Newtona, że ruch pod pod wpływem stałej siły, ma tę własność, że zależność szybkości od czasu opisywana jest linią prostą. Że szybkość rośnie liniowo razem z czasem. No i w ten sposób jakby kółko odkrycia nakuchowego się zamknęło. Wyszliśmy od obserwacji, wyszliśmy od potrzeby zrozumienia, jaki jest źródło zmian ruchu. Zdefiniowaliśmy, co to jest ta zmiana ruchu i jak można ją opisać matematycznie, w języku matematyki, wysnuliśmy wnioski przez analogię, jakie jest rozwiązanie na zależność szybkości od czasu, porównując tę sytuację z sytuacją w ruchu jednostajnym, gdzie to szybkość była stała. Tutaj przyspieszenie, czyli tempo zmian szybkości jest stałe, ale tam stała była tempo zmian drogi. W związku z tym mogliśmy przyjrzeć się wykresowi czy zależności drogi, od zmian, drogi, jak się zmienia w czasie, no i przenieść to na zależność szybkości od czasu. No i okazało się po weryfikacji doświadczalnej, że mieliśmy rację. W ten sposób działa nauka, a o drugiej zasadzie dynamiki będziemy jeszcze rozmawiać. Dziękuję bardzo.